przygotowania do najbliższego meczu no, trwają. Dzisiaj zakończyliśmy, można powiedzieć, przygotowania w Krakowie. Jutro rano wsiadamy w pociąg i jedziemy do Gdańska. Wszyscy zdrowi, wszyscy gotowi do gry. Czekamy na piątkowy mecz. Jeżeli ktoś z Państwa ma pytanie, to proszę się zgłosić. Trenerze, był problem z palcem Mirosława Czowiedy. Jak tam to wygląda sytuacja, że wszystko dobrze, może grać? Znaczy, no problem z palcem, ten problem jest, bo on jeszcze będzie trochę trwał, natomiast jest coraz lepiej, więc Miro jest gotowy do gry i jedzie z nami do Gdańska. No. Jak to właśnie wygląda, bo mówiło się, że utrudnia mu to kopanie piłki, co jednak piłkarza jest dosyć ważnym aspektem gry. Znaczy wie pan, tam się różne rzeczy czytałem na ten temat, a wy podajecie też rzeczy niesprawdzone, które nie wiem skąd bierzecie. Czasami Miro od dawna ma problem z tym palcem. On był dwukrotnie operowany, dwukrotnie miał ściągany paznokieć, natomiast teraz to wszystko wygląda coraz lepiej. Górna część tego można powiedzieć, paznokcia jest usunięta, natomiast jest tam jeszcze element, który gdzieś tam wrasta w inne miejsce, więc to być może potęguje ten ból, ale jest coraz lepiej. Ja myślę, że jeszcze trochę i będzie wszystko ok. No. Natomiast no, normalne, że przy takiej dolegliwości gdzieś tam jakieś, nie wiem, złe uderzenie no, powoduje ból. Jeszcze na 100% do gry gotowy, czy jeszcze Budziński tak? Gotowy do gry. W przypadku Czowiedy tam jakieś środki przeciwbólowe będziecie stosować, czy nie ma takiej możliwości? Nie stosujemy żadnych środków przeciwbólowych. Jeśli już zgłasza akces do gry, to znaczy, że jest wszystko ok i nie będziemy go faszerować niczym. Bramkarz powiadomiony, który broni, czy jeszcze nie, zostanie powiadomiony jutro? W pociągu zostanie powiadomiony jutro także. A dlaczego w pociągu? Bo będzie klimatyzowany wagon i łatwiej będą decyzje podejmowane. To oczywiście żartem. Nie no, my już wiemy, kto broni, natomiast oni dostaną wiadomość w odpowiedniej chwili. No. Nie, bo mówi się, że bramkarz powinien być, powinien wcześniej otrzymywać wiadomość, żeby być przygotowanym. Jak pan właśnie... Wie pan, to są opowieści z mchu i paproci i tak dalej, i tak dalej. Kto sobie nie radzi z presją, kto nie... nie wiem, no nie może sobie z pewnymi rzeczami poradzić, no to nie będzie nigdy bronił. My mamy dwóch dobrych, tam trzech nawet, bo Stępień przecież też uważam jest dobrym bramkarzem. Mamy dobrych bramkarzy, którzy są przygotowani do gry i czy oni się dowiedzą o tym tydzień przed meczem, czy tam dzień przed meczem, nie ma to żadnej różnicy. Czy pan też taką wagę przywiązuje, jak niektórzy trenerzy, właśnie do startu, do pierwszego meczu, że to jest... Mówi się, że to jest bardzo ważne. Oczywiście, no każdy chce dobrze wystartować i myślę, że jest to normalne i tutaj nie trzeba akurat mówić, jak ważny jest start. Natomiast no, to jest tylko początek ligi. Ta liga trwa 37 kolejek, więc zarówno tak ważny jak ten start będzie i koniec tej ligi. Natomiast my się teraz skupiamy na meczu z Lechią, no bo to jest dla nas pierwszy mecz. Można powiedzieć dziewiczy w tym sezonie, więc... jawi się jako ważne spotkanie, tym bardziej, że Lechia ma duże aspiracje i zdajemy sobie z tego sprawę, że to nie my jesteśmy faworytem tego meczu, natomiast my jedziemy spokojni, my jedziemy pewni swojej wartości, bez większego strachu, natomiast z szacunkiem dla przeciwnika. Chciał pan pozyskać napastnika, nie udało się do tej pory, czy to bardzo panu komplikuje sprawy? Znaczy wie pan, ja się sobie zdawałem z tego sprawę, że to nie będzie takie proste, bo my też no, nie łapiemy każdego pierwszego lepszego z brzegu czy z łapanki, tylko szukamy jakiegoś tam powiedzmy konkretnego napastnika, który będzie wzmocnieniem. Na chwilę obecną to się nie udało, ale jeszcze jakoś tam nasze działania i starania dalej trwają. Zobaczymy, co będzie, okienko transferowe jeszcze trwa. Ale myślę, że nie jest to w tym momencie naszym jakimś tam olbrzymim problemem, to, że akurat to się nie udało. Gdybyście zostali z tą kadrą, którą teraz macie, to powiedziałby pan trener, że jest pan zadowolony z okienka transferowego, że udało się w 50% zrealizować cel? Czy... Znaczy ja od początku mówiłem, że u nas nie będzie rewolucji, nie będzie tabunu nowych zawodników i wielkich zmian. My staraliśmy się do tej drużyny wprowadzić, tak jak wcześniej mówiliśmy, zawodników, którzy przyjdą i wejdą od razu do gry, dadzą tej drużynie jakość. Chcieliśmy też wprowadzić Polaków, polskich zawodników, żeby
żeby ta komunikacja jeszcze była łatwiejsza, więc to się udało. Natomiast myślę, że jeśli już mówimy o takich jakichś tam minusach, no to rzeczywiście brak transferu, czy brak transferu na tą chwilę tego napastnika. No to mogę powiedzieć jako jedyny z minusów tego, co akurat próbowaliśmy zrobić. A czy ten temat jest nadal aktualny? Pozyskania tego napastnika? Tak, no, mówię, że nasze starania dalej trwają, natomiast no nie jest to takie proste, jak się okazuje. No. Jak z panem rozmawiałem, to dopiero się pan przygotowywał do oglądania meczu Lechii tego na wideo. Jakie są wrażenia? Wie pan co, no trudno też oceniać Lechię po takim meczu. To mecz pokazowy, mecz tam jakiś tam przyjacielski, rozegrany z wieloma zmianami, więc gdybyśmy tylko Lechię oceniali na podstawie tego meczu, no to raczej taki byłby osąd, bym powiedział, w różowych okularach, no bo trzeba też zdać sobie z tego sprawę z klasy przeciwnika. My już Lechię, tak można powiedzieć, podglądamy i prześwietlamy od końcówki tej rundy wiosennej, więc tam wielu znowu zmian nie było, bo prawda jest taka, że wielu ruchów kadrowych w porównaniu z poprzednim sezonem w Lechii nie było. Na pewno zespół bardzo solidny, o dużych aspiracjach. No zobaczymy w piątek, co boisko przyniesie, jak boisko zweryfikuje. I nasze marzenia, i Lechii marzenia. Czy wygrane 4 z 5 spalinów i pozytywny wynik ma dla pana jakieś znaczenie przed startem, że jest to jakiś wyznacznik dobrego przygotowania? Wie pan, no nie zawsze wygrywane mecze sparingowe są wyznacznikiem akurat tego, jak to wszystko wygląda, bo też różni przeciwnicy do tego podchodzą. My natomiast cieszymy się z tego, że dalej wygrywamy, że jest dalej i parcie, i taka chęć w chłopakach, żeby wygrywać każdy, nawet ten, powiedzmy, mecz sparingowy. Natomiast mnie poza tak generalnie wynikiem tych meczów bardziej interesowały fragmenty tego, co robimy na treningach, powtarzalność tego, co robimy na treningach w meczu, więc to mnie bardziej interesowało i tutaj w wielu sytuacjach można być zadowolonym. Chciałem zapytać o cele na ten sezon, bo na pewno spotkał się pan z prezesem Filipiakiem. Jakie sobie postawiliście cele na ten sezon? Celem podstawowym to jest gra w pierwszej ósemce po rundzie zasadniczej. No. A na temat dalszych celów na chwilę obecną nie ma co się za bardzo wybiegać w przyszłość, bo po co znowu? No, będziemy w ósemce, będziemy się zastanawiać, co dalej. Czy ta jedenastka na Lechii będzie się bardzo różnić od tych ostatnich meczów w poprzednim sezonie? No, wie pan, jakbym nie odpowiedział, no to zawsze ta odpowiedź nie do końca będzie szczera, bo no przecież ja nie będę rozwiązywał teraz problemów i odkrywał się przed meczem piątkowym. Każdy, kto śledzi jakieś tam poczynania Krakowi, to mniej więcej widzi, jak to wszystko ewoluuje. Może być tak, że będzie to jedenastka zbliżona, może być tak, że będą jakieś tam retusze. Zobaczymy w piątek. Ale ma pan jeszcze znaki zapytania, czy już jedenastka w głowie jest? Tak, trzynastka jest w głowie. Nie myli z premią. Co jest trudniejsze? Przygotowywać się teraz do sezonu, kiedy apetyty są tak naprawdę no, bardzo duże po tych 9 meczach wygranych z rzędu? Czy trudniej było jednak przyjść wtedy, kiedy drużyna przegrywała i zacząć jakby próbę odbudowy? Myślę, że tutaj nie ma co stawiać jakiegoś stopnia równości czy porównywać pewnych rzeczy, bo to wszystko jest dynamiczne, wszystko się zmienia. No. Inna sytuacja była w kwietniu, inna sytuacja jest teraz, ale myślę, że każde wyzwanie w pracy trenerskiej jest trudnym wyzwaniem. My się nie chcemy zadowalać półśrodkami. Wtedy mówiliśmy, ja przychodziłem tutaj i mówiłem jasno, że mnie nie interesuje to, że Krakowie się utrzyma, tylko chcemy zawalczyć o 9 miejsce w tej grupie. To się akurat spełniło i to spełniliśmy, więc teraz mówimy o 8. Cel jasno postawiony, natomiast będziemy się później zastanawiać, jak apetyt będzie rósł w miarę jedzenia, powiedzmy. No. Na chwilę obecną chcemy zrobić mały krok do przodu i zakończyć sezon w 8, sezon zasadniczy. Panie trenerze, jakie zawodnicy jeszcze mogą odejść z Krakowi? Mam w sensie Ortegę albo Jaroszyńskiego, Wdowiaka? Nie, no nie przewiduję, że Jaroszyński, Wdowiak odejdą z Krakowi. Natomiast z Ortegą jest sytuacja specyficzna. On dostał sygnał, ma wolną rękę w znalezieniu sobie klubu.
liczymy się z tym, że Armina może u nas nie być. A ta dwójka jeszcze, ten Argasiński i Warszyw, jak sprawa wygląda? Znaczy, no, bo moja decyzja jest na tak, natomiast teraz trzeba po prostu sprawy załatwić już ze strony formalnej. No, to już jest poza mną, ale te rozmowy się toczą. Natomiast no, nie są jeszcze potwierdzeni, więc nie są brani pod uwagę na pierwszy mecz.